Witam Państwa serdecznie. Kolejne kino, jeśli chodzi o kina toruńskie, to kino OSA, czyli kino, które mieści się w oficerskiej szkole artylerii. Pewnie też niewielu z Państwa wie, że tamte kino się znajduje. Tutaj na zdjęciu widzimy budynek Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Dawniej to była wyższa szkoła oficerska wojsk rakietowych i artylerii. Na tym już historycznym zdjęciu widzimy kadry i studentów w dosyć dobrych humorach, na ulicy Sobieskiego w Toruniu, bo tam właśnie OSA się mieści. To jest właściwie widok współczesny tego dosyć monumentalnego budynku. Samo Kinoteatr OSA, ponieważ właściwie mieści pojmuje w sobie dwie funkcje, kina, i teatru, powstał w 1945 roku na terenie Oficerskiej Szkoły artylerii na ulicy Sobieskiego 36. Ta sala jest dosyć potężną salą, ma ponad 600 miejsc. No i w latach 90. XX wieku to kino zamknięto dla szerokiej publiczności. Nadal jednak to miejsce pełni funkcję sali widowiskowej, szczególnie przeznaczonej dla kadry i też zainteresowanych samych kadetów Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia sama tak zwana Osa, popularnie mówiąc, czyli Oficerska Szkoła Artylerii powstała w czerwcu 1923 roku i na początku swojej działalności miała tylko 5 maksymalnie klas po około 30 podchorążych i tylko 14 wykładowców. To był właściwie taki raczkujący moment, bo wtedy nawet wykładowcy musieli sami tworzyć materiały do nauki, których nie było. Płacili z własnego żołdu opłatę biblioteczną, aby tworzyć szkolny kręgowy. Księgozbiór, ale też często sami pisali pierwsze podręczniki. E, historia y, Osy była rzeczywiście dosyć y, no, burzliwa. E, na mocy rozporządzenia rady ministrów w 1994 roku ona została przemianowana na wyższą szkołę oficerską imienia generała Józefa Bema, a od października 2002 roku już utworzono tam centrum szkolenia artylerii i Uzbrojenia. Dlaczego właściwie na siedzibę OSy wybrano Toruń? Przede wszystkim tradycje artyleryjskie w Toruniu sięgają 1607 roku, wtedy kiedy w mieście zaczęły się odbywać regularne szkolenia artylerii z całego kraju. Oczywiście też okres pruski, czasy pruskie miały tutaj duży wkład, kiedy wokół miasta wyrosły fortyfikacje, twierdzy Toruń. I to co ważne, dlaczego właściwie wybór padł na Toruń? On miał i nie tylko tradycje artyleryjskie, ale także dysponował bardzo dużym terenem do ćwiczeń bojowych. Tuż możemy się przenieść na lewobrzeże Wisły, gdzie też między innymi znajduje się poligon. Na tym zdjęciu widzimy szefa wojsk rakietowych, generała dywizji Ignacego Szczęsnowicza, który promuje absolwentów właśnie Wyższej Szkoły Oficerskiej. Taka ciekawostka, jak stało kiedyś wojsko, rzeczywiście stało bardzo mocno. Taki wzorowy podchorąży musiał spełniać sporo wymogów. Przede wszystkim musiał mieć znakomite umiejętności wojskowe i doskonale jeździć konno. W takiej szczytowej formie szkoła dysponowała aż 850 końmi. Taki wzorowy podchorąży musiał mieć rozległą wiedzę ze znajomości historii, geografii, co jest bardzo dobre, oraz także ze znajomości wybitnych dzieł literatury. Kadeci tej szkoły musieli także prezentować nienaganną prezencję i maniery. Doskonalili te maniery na różnego rodzaju bankietach miejskich. To, co było nieodłącznym atrybutem oficera, była przytroczona u boku szabla. Rzeczywiście to nadawało, nadawało takiej estymy oficerowi. Pol chorąży miał zakaz pokazywania się w podejrzanych lokalach o podejrzanej reputacji w Toruniu, co oczywiście w sposób naturalny trochę ograniczało i zawężało mu wybór takich lokali. Bardzo mocno zwracano uwagę na uczciwość tych ludzi. Zaściąganie na egzaminach, czy też brak jakiejś pracy zaliczeniowej, mógł być rozkazem dowództwa wydalony taki oficer ze szkoły. I to co jest ciekawe, bo żona podoficera mogła nią zostać właściwie panna, która miała co najmniej maturę i wykazała przed wojskową komisją małżeńską zdolność do utrzymania męża. Także też dosyć duże wymogi, jeśli chodzi o drugą połowę oficera. Tutaj widzimy zdjęcie z archiwum pana Ryszarda Wanzla właśnie przysięgi wojskowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii. To akurat miało miejsce w koszarach przy ulicy Dobrzyńskiej w 1982 roku. Także kolejna lokalizacja mało znanego kina, kinoteatru w Toruniu w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu. Dziękuję bardzo.